Cześć, witam na swoim kanale. Dzisiaj o pomidorkach, a będzie to film o nawożeniu pomidorów w czerwcu. Czyli czym nawozić, żeby pomidory ładnie rosły, ładnie plonowały, ładnie zawiązywały owoce, no i żeby uprawa była jak najbardziej udana. Więc jeśli ten temat jest dla Ciebie interesujący, to pozostań, obejrzyj film do końca. Możesz polajkować, zasubskrybować kanał. A teraz do tematu. Nawożenie pomidorów w czerwcu jest bardzo ważnym zabiegiem, ponieważ spójrzcie, tutaj mamy już zawiązane tyle pomidorków, tutaj też. Dodatkowo roślina musi cały czas rosnąć, więc tych składników pokarmowych potrzebuje bardzo dużo. I pierwsze, co możecie jeszcze zastosować, jeśli nie macie na pomidorach gron zawiązanych, to gnojówka z pokrzywy, czy też inny nawóz azotowy, który wspomoże rozrost krzaków. Rozrost krzaków, po prostu masa zielona jest potrzebna, żeby te nasze pomidorki zawiązane wtedy dobrze rosły, żeby je wykarmić. Następnym nawozem, jaki należy zastosować, to jest nawóz potasowy, fosforowy. Mogą to być fusy z kawy połączone z gnojówką ze skórek banana. Dodatkowo może to być gnojówka ze skrzypu oraz gnojówka z wrotycza. Te nawozy naturalne dostarczą wszystkich niezbędnych składników pokarmowych, które pomidor potrzebuje w tej fazie wzrostu. Kolejnym nawozem, czy też zabiegiem, który należy wykonać, to opryskać pomidory drożdżami, które dostarczają potrzebnych mikroelementów roślinie. Dodatkowo chronią roślinę przed szkodnikami. Można również podlać, niemniej jednak oprysk o wiele szybciej dotrze, ponieważ dolistnie opryski szybciej są pobierane przez rośliny. Następnym zabiegiem, jaki ja zalecam wykonać, to oprysk krzaków środkiem o nazwie Cabrio Duo. Jest to naturalny oprysk ze skorupek ślimaka. Jest to oprysk wapniowy, który uzupełnia niedobory wapnia w roślinie. Należy pamiętać, że jeśli opryskamy pomidora w takim stadium, to oprysk musimy powtórzyć, gdy będzie on wyższy i będzie miał więcej owoców zawiązanych. W ten sposób zapobiegniemy występowaniu suchej zgnilizny wierzchołkowej. A jak widzicie, moje pomidory są podłużne, więc one są bardziej narażone na niedobory właśnie tego pierwiastka, tego składnika pokarmowego. Niedobory żelaza, innych pierwiastków już nie jesteśmy w stanie tak łatwo uzupełnić. Wtedy należy już zastosować nawozy dedykowane z większą zawartością właśnie żelaza, innych pierwiastków, które są pomidorom potrzebne. No i ostatnim nawozem, może przedostatnim, to są fusy z kawy, które również zawierają bardzo dużo mikroelementów. Ja już u siebie przy pomidorach rozsypałem po garści kilka tygodni temu. No i podczas każdego podlewania te składniki są wypłukiwane powoli do rośliny. Ona sobie pobiera i dostarczane są składniki pokarmowe. Ostatnim, chyba najbardziej oczywistym nawożeniem, ale o którym mało kto mówi, jest podlewanie. Podlewanie wbrew pozorom stanowi bardzo ważny zabieg pielęgnacyjny. W ten sposób dostarczamy roślinie nie tylko wodę, ale z wodą roślina ma o wiele łatwiej pobrać rozpuszczone w glebie składniki mineralne. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. A jeszcze co należy powiedzieć, że
Takie same zabiegi możecie wykonać przy pomidorach w gruncie. Mam nadzieję, że ten film był dla Was interesujący, pomocny. Zachęcam do oglądania innych odcinków. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam na kolejne filmy. Na razie, cześć.